Siema, siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku, już 15 odcinku z gry Robocraft. Chciałem powiedzieć Gridcord, nie wiem dlaczego, ale z Robocrafta. Tak, wchodzimy do bitwy. Tak, to jest jedna z waszych porad, żebym klikał O zamiast tak wchodzić ten, ale okej. Dziękuję i chciałbym powiedzieć też po pierwsze, że nie wiem jak komuś mogło wpaść do głowy, że nie widzę na dole paska tieru. Przecież wiem o nim, no ale dobra, nieważne. W każdym razie chciałbym powiedzieć, że teraz jedziemy sobie bitwę, będziemy zbierać sobie na te dual drive, bo ktoś tam jeszcze inny napisał, że właśnie dual drive byłyby najlepsze. Zobaczymy jak to będzie, zrobię i te właśnie, no zobaczymy jak będzie. Postaram się wszędzie zamontować dual drive i potem dopiero wybiorę jak jest najlepiej. No ale zobaczymy, na razie muszę pozbierać trochę pieniędzy, żeby zrobić te z przodu, bo z przodu chyba jeszcze nie mam, chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie. Ale wydaje mi się, że jestem prawie pewny, że z przodu jeszcze dual drive'ów nie mam. Chociaż, czy ja wiem? Kurna mać, nie pamiętam, nieważne, w każdym razie wydaje mi się, że nie. I tego się będziemy trzymać. A co się okaże, to się okaże, nie? Kurde, znowu będę w dupie. Jadę. Po co ja tutaj jadę? Co we mnie wstąpiło znowu? Ale mną miota! O, w dupę. Dobra, ja uciekam. Ja pierniczę! Co ja sobie wymyśliłem, żeby się tu wpieprzyć? Ja pierniczę! Ja pierniczę! Co ja w ogóle robię? Co ja robię ze swoim życiem? Co ja robię ze swoim życiem? Naprawdę, ludzie, ja nie wiem. Wow, 83, zawsze coś. Doradziliście mi, abym właśnie wypierdzielił sobie, zrobił jakiś taki sztuczny siódmy tier. I wtedy za przegraną będę dostawał 1k. To jest pomysł w miarę dobry, ale czy ja wiem, czy ja chcę go wykorzystywać, no to jest takie troszeczkę oszukiwanie, nie? Może mi się wydaje, ale no kurde, jednak chyba trochę tak. Szybciej się ten ładuj, bo ja chcę już tutaj ingerować w ten mój pojazd, a nie mogę. Och, pięknie. Nie jestem pewien. Steering. Okej, okay. Czyli dalej, a to będzie motor, tak? A nie, to jest dual drive, ale L1, tak? A to jest dual drive list. Czyli dalej potrzebuję jeszcze dwa. Po pierwsze, najpierw muszę kupić te dwa. Dwa tutaj dual drive'y, te lepsze. Dual drive, który chcę? To jest motor. Ja chcę dual drive, dwa. Na razie dwa. Chociaż stać mi na cztery. Stać mi na cztery. Na pewno to mam. Czekajcie, mogę kliknąć tym i wtedy się okaże. Jebut. Nie to! Dobra, teraz tu jeb. Pięknie. Bez tych rad, że środkowym się tak robi, bym nie dał rady. Ale dobra, lecimy w takim razie. Zobaczymy jak mi się teraz będzie jeździło. Mam nadzieję, że teraz już nie będę się aż tak ślizgał. Bo czasem to jest po prostu aż strasznie denerwujące, jak się tak ślizgam. Zresztą mogliście zaobserwować to na moich materiałach, że się denerwuję, no. Ale kto by się nie denerwował, jakby się tak ślizgał cały czas, no nie? Więc mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Ewentualnie, jeśli będzie naprawdę lepiej, to zamienię jeszcze te gorsze na te lepsze. I co? No i to by było właściwie tyle. I będę teraz znowu bardziej szedł w te klocuszki. A nie w koła, bo teraz już właśnie koła sobie zrobię, potem klocuszki i dopiero wtedy w jakiś działa, a dopiero potem w koła jeszcze. No, przynajmniej taki mam plan. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. To jest... O, ja już mogę jechać. Nie wiem dlaczego, ale myślałem, że jeszcze nie mogę. Że będzie jakieś odliczanie czy coś w tym stylu. Ale nie. Kurde, jeździ się dużo lepiej. Czekajcie, będę tak próbował sobie. No... Ale laguje. No ale jeździ mi się naprawdę dużo lepiej. O, ha, ha. Ale nie wiem w takim razie, czy jest sens te środkowe koła zamienić na inne. Też możecie mi doradzić. W tym odcinku tego nie zrobię na pewno. O ty szmak, to jak mnie walną, cholera. Troszkę się jeszcze ślizgam, ale i tak jest dużo, 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 dużo lepiej. Dawajcie, gdzie się cofasz, kurde, gdzie się cofasz? Ja tutaj chciałem do przodu jechać, a ten się cofa. O fuck, dobra, cofamy się. Fuck. Nic nie widzę z tyłu. Cholera. Dobra, wybacz ziomek, że tak na ciebie nakrzyczałem, że się cofasz. To jednak normalne. Mam nadzieję, że mi wybaczy.
Chociaż nie wie, że na niego nakrzyczałem, ale i tak mam nadzieję, że mi wybaczy. O ty skurczybyk, tam się próbuje wypierdzielić. Ale nie, ja mu nie dam. Ja mu nie dam. Pięknie, dobra, lecimy. Pomogę tam temu naszemu. Rozwalę tego do końca, rozwalę tego do końca. Tak, 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 tak. Dobra, robimy wycofanie taktyczne. I lecimy w takim razie. Wpierdzielaj się. Aha, on go już zabił, tak? Pięknie. A nie, nie zabił go, po prostu się wylogował tamten. A to szmaciarz. No ale dobra, w takim razie ja mam jednego killa. Na szczęście nie jako jedyny z drużyny, więc jest dobrze. Dobra, w takim razie lecimy. Jest teraz 3 na 4. Ich jest 4. O cholera. Base under attack. Niech ktoś wraca na bazę. Ja w tym czasie postaram się zdobyć naszą. Znaczy ich. Ale niech jedna osoba wraca na bazę. Cholera, trudno im to powiedzieć, no. Albo niech się wszyscy tutaj wpierdzielą, albo niech pomagają tam, bo to nie ma sensu. Gdzie ty jesteś, ten jeden? Mam nadzieję, że tam poszedł ingerować, no ale... Nie wiem, czy jest sens. Może ja tam pojadę, spróbuję ich zniszczyć, ale ich tam jest 3. Czy 3 ogólnie, a nie tak, że ten... Cholera, no. I co? O, jestem sam. No to pięknie. No to jedziemy, no. Cóż mogę zrobić? Na pewno przegram, więc lecimy po prostu. Ale to nawet nie dojadę tam. Nawet tam nie dojadę. Nie ma opcji. No cóż, trudno w takim razie. W takim razie trudno. O, dawaj to go. Jeszcze dam radę go zniszczyć, albo on mnie, ale ja chcę jego zniszczyć. Dawajcie, 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 szybko, szybko, szybko. Nie! Ale tak, zniszczyłem go. Dostanę za to punkty? Skoro to było już po czasie? Mam nadzieję, że tak. No, pięknie. I uwaga. Dostanę czy nie? Dostałem, zajebiście. Mam 500 punktów. Czyli no, już się robi naprawdę fajnie. Mam już 1300 RP, za co kupię sobie oczywiście te zajebiste... Zielone klocuszki. 16 aż, okej. To mi się podoba, dobra. Bierzemy te zielone zajebiste klocuszki. Teraz sobie pozmieniamy tutaj troszeczkę. Jakby to. Tutaj se pozmieniamy. Spoko, spoko. Tutaj wjedziemy. Teraz z drugiej strony chciałbym zrobić dokładnie to samo. Żeby ten mój pojazd był w pełni symetryczny. Nawet jeśli chodzi o te klocki dodatkowe. I tak, czy tutaj wszędzie jest symetria zachowana? Chyba tak. No ale dobra, w takim razie tutaj sobie jeszcze 4 użyjemy. Tutaj będę musiał, nie, będę musiał zniszczyć to. A nie, nie będę musiał tego zniszczyć. Zapomniałem, zapomniałem. Dobra, 4 plus 4 to jest 8. 8 plus... plus 6 to jest... A dobra, ważne, że mam jeszcze klocki. Nie, ja nie chciałem tu, ja chciałem tutaj i tutaj, wtedy. A tutaj na razie dam ten, chociaż ile ja mam tych? Już mam 0, no właśnie, już mam 0. No dobra, jest w miarę tutaj symetryczny, jeśli chodzi o klocuszki. No i co, właściwie tyle, będziemy teraz czekać na walkę. Coraz lepszy się robię, naprawdę już mi niewiele brakuje do tieru 3. Chociaż cały czas właściwie tyle samo, więc nie progresujemy od powiedzmy 3 odcinków, czy nawet jeszcze więcej, ale no cały czas mi się wydaje, że jednak jeszcze tak maciupeńkę, rzeczywiście tak maciupeńkę mi brakuje, a tutaj jednak trochę więcej. Ale trudno. Trudno, trudno. Co ja tutaj mogę sprzedać? Mogę sprzedać to i to, bo ja tego przecież nie będę używał. Już, chyba. Nie wiem, nieważne. W każdym razie pieniądze zawsze się przydadzą, więc no po prostu lecimy. Łyczek wody jak zawsze. I ciśniemy następny odcinek. Dlaczego chciałem powiedzieć następny odcinek? Następną bitwę na sektorze 2A. No, czy ja wiem, czy ja bym chciał 2A? No, w sumie bym wolał jakiś inny. Jakiś inny, no ale dobra. Trafiło się 2A, to mamy 2A, nie będę narzekał. Nie jest źle. Nie jest źle, ale dobra, lecimy w takim razie. Mam nadzieję, że uda mi się kogoś tam pozabijać. No, mój pojazd wygląda dużo, dużo lepiej. Jest taki, no,
fajniejszy. Cały jest taki już zielony. Znaczy jeszcze wiadomo, że jeszcze nie cały, ale coraz więcej tego zielonego się pojawia na nim. Ciekawy jestem, jak bardzo się będę na tym moście ślizgał, bo zawsze na nich się ślizgam masakrycznie. Patrzcie, prawie w ogóle. Matko, jakie zmiany piękne, jakie piękne zmiany. Wow. Nie dzięki. A w sumie, czekajcie. Nie, dobra. Gówno zrobię. Więc uciekamy. Czy ktoś do mnie strzela? Nie, ratunku! Prawie zginąłem. Ktoś do mnie strzela? Jakiś latający? Fuck! Dobra, jedziemy. Nie ma co. Front flip. Trochę dotknąłem ziemi, ale tylko trochę. Tylko trochę dotknąłem ziemi. Tak musnąłem, ledwo co. Nic mu nie mogę zrobić na razie, jest za wysoko. O, już mogę. Dawaj, ta go! Tak! Zabiłem! Zabiłem lamusa, zabiłem lamusa. Czy ktoś mnie tutaj goni, strzyga do mnie? Chyba nie. Trudno. Przeżyję to jakoś, że do mnie nie strzela. He, he, he. Przeżyję, bo przecież nie mają jak mnie zabić. He, he, he. Kto tutaj strzela? Nikt nie strzela. To oni strzelają, tak? Są takimi, kurde, i stresują. Ludzie, apeluję do was, nie stresujcie w takiej sytuacji, bo takie strzelanie, ja wiem, że ja teraz sam to zrobiłem, ale tak, żeby pokazać, że to stresuje. O, w dupę! Dawaj tego, będzie mój, 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 będzie mój. No szmaty, ale mnie kurde odwrócił. Team Victory, ale i tak, ja go jeszcze zabiję. Szybko! Nie, nie zdążyliśmy go zabić chyba. No niestety, trudno. Ale i tak zajebiście, bo wygraliśmy. Zabiłem tutaj jednego ziomeczka. Base captured, mamy tutaj właśnie 490 punktów i 20 sekund do następnej bitwy. Czy ja się wyrobię? Cholera. Może. Będę klikał o. Mamy sekundę, kurde, różnicy. Troszkę więcej, po troszkę ponad sekundę. Dobra. Nie! Trudno. Mogłem go ripernąć now, ale... Ale to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze nie jest nic aż takiego... Wielkiego się nie stało. Więc po prostu kupujemy sobie... To! Te kosteczki. Tutaj za 880. Pięknie. 11 kosteczek. Inventory. Chcę te kosteczki w rękę. Dobra. Tutaj hops, hops. Hops, 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 hops i hops, 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 hops. Zajebiście, tutaj już prawie jesteśmy cali zieloni. Chyba cała góra już jest chyba zielona. Cała góra wydaje mi się, że jest już zielona. Teraz zostały nam tylko te tutaj, o, paseczki. Raz, dwa, ile mi jeszcze ich zostało? Aha, żadne. Więc to zamienimy sobie na to, żeby już nie było. I tutaj dodamy, chyba że tutaj już jest tak zrobione. Aha, tutaj już jest tak zrobione, bo jest po prostu niesymetrycznie było przez tyle czasu. No i dobra. No teraz będziemy po prostu tutaj cisnąć ten i ten rządek, ten i ten rządek. No i po prostu potem już tylko te górne zostaną, a potem i zgarniemy resztę. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje pierdzielenie. I teraz robimy cięcie, żeby przejść do następnej bitwy po prostu. A, już myśleliście, że kończę odcinek. A, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. Dobra, jesteśmy już w bitwie. Troszeczkę tutaj... Nie, myślałem, że będę... Ojej, myślałem, że jadę w drugą stronę, ale dobra. Jedziemy tędy. Całkiem szybko teraz jadę. Przepraszam. Ale dobra. Jedziemy w takim razie tam na ich spawn. Zobaczymy. Pojedziemy sobie tędy. Na tym moście zawsze są fajne walki. Więc może i tym razem nam się trafi jakaś fajna, taka fajna, to znaczy taką, którą wygramy. Dawaj tego, 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 dawaj tego. O skurczybyk, ale nie ciśnie, ciśnie! Przegram to, przegram! Cholera, dobra, ale to jeszcze nie koniec. To już koniec. Dawajcie!
Cholera. Jeszcze może dam radę jakoś. Obróć się, no! Spadnę i się obrócę. Tak! Zajebiście. Dobrze, że wszędzie mam dual drive'y, to i skręcać mogę, i jechać mogę. Chociaż tak słabo to idzie, ale może przynajmniej przeżyję, nie? Strasznie mnie znosi, no bo wiadomo, jednej strony nie mam, drugą stronę mam, no i wiadomo. Znosi mnie potwornie, ale przynajmniej da się jeździć jakoś tam. I co najważniejsze, to żyje. Po prostu żyje, wygramy bazę, bo atakują naszą bazę, to wystarczy, że tam pojadą te jedna osoba czy dwie. Jeśli kurde pojadą, bo to niekoniecznie. Albo właśnie dołączą się do zdobywania ich bazy, bo to tak też można wygrać tę rundę. W ogóle Hubert to się postarał w tej rundzie, widać. Hardkorowo gracy ziomz. Nie, już prawie byłem na górze. Nie. O cholera. Czy on nas wygra? O nie. A nie, bo dobra, to my Attacking Enemy Base jesteśmy szybsi. Dobra, czyli jest git. Team Victory. Bam, badam, bam, 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 bam. Przeżyłem takim dziwnym kikutem. No, nie można powiedzieć, że jestem zdolny do jazdy, ale przynajmniej przeżyłem, nie? W tej grze to się liczy. 168, no zawsze coś, nie? Zawsze coś. Tutaj z tego, co widzę, znowu będziemy mieli jakieś takie dziwne, nie wiem, czekanie. Wiecie, mówicie, wycinaj te momenty, ale u mnie to nie jest takie proste, ponieważ ja nie mam... moje wycinanie jakby nie jest takie samo jak wycinanie niektórych, w większości zresztą, ponieważ ja muszę, mam i dźwięk, i dźwięk z gry, tak? Czyli mam swój dźwięk z gry i ten swój nagrywam osobnym programem, ponieważ resztę nagrywam Frapsem, ponieważ jakoś najlepiej mi nim idzie. Reszta mi obciąża komputer za bardzo. W każdym razie nagrywam to i tam nie ma opcji, żebym nagrywał jakby naraz to wszystko, więc część nagrywam Audacity, a część tym Frapsem i wiecie, i montowanie tego jest dość męczące, zwłaszcza jak jest dużo cięć, to każdy osobny fragment muszę tutaj podwójnie jakby się nim zajmować, więc no nie jest to dla mnie zbyt fajne, ekskluzywne. No ale cóż, co w tym momencie możemy zrobić, bo postaram się tego uniknąć, skoro już raz tego to zrobiłem, to nie stać mi nawet na jedno. A nie, no czekajcie, a czekaj. A, kurna mać, tutaj są. Dobra, kupimy dwa. Oczywiście, że kupimy dwa, no bo najlepiej teraz kupić dwa. Dobra, bierzemy to, tak, tu. Użyjemy tego tu, wiadomo. I tutaj mam jeszcze jeden, którego użyjemy sobie tutaj. Jest git. Teraz zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy by tutaj czegoś nie ten. Strasznie łatwo mi się niszczy ten ziomek tutaj, bardzo, bardzo łatwo. Może jakoś go tutaj jeszcze lepiej uzbroić, no ale jak? Jak go jeszcze lepiej uzbroić? To jest dobre pytanie. Nie wiem. No ale dobra, trudno. Ostatnio zaczęli mi częściej niszczyć to działo. Wcześniej jakoś za bardzo tego nie niszczyli, zawsze mi zostawało. A teraz jakoś tak częściej, bardzo dużo, dużo, dużo częściej mi to niszczą. W każdym razie, co ja chciałem tutaj? Chciałem sobie tutaj popatrzeć na to tech tree. Nie wiem, co tutaj robić. Mam 68 punktów, czyli naprawdę dużo. Mogę zrobić to, co nie ma najmniejszego sensu. To też raczej nie ma sensu. W tym momencie mógłbym robić na przykład to i w końcu sobie strzelić jakieś takie drogie. Na przykład jakbym zrobił to, L3, to taką L3 to bym sobie strzelił, kurde, na samą górę. Może tak zrobię. Teraz 30... Mam 38, no chyba jakieś jaja. Chyba jakieś jaja, no ale dobra. W takim razie jedno działko rzeczywiście mogę zamienić. Bo to pewnie duży będzie wydatek, pewnie z 1200 będzie kosztowało. Ale za to będę nieźle napierdzielał i będę mógł niszczyć te drugie tiery łatwiej, no bo teraz mam niby te dobre działa, które wcale nie są aż takie dobre, jakby się wydawało, że są. Bo one są, mogą być super zajebiste, ale na pierwsze tiery. A teraz drugie, zwłaszcza pod sam koniec, to wszyscy już mają mniej więcej takie jak ja, a nie jakieś słabsze, więc no myślę, że jednak to jest dość słabe. Takie działa, te moje oczywiście. No więc uzbieramy sobie na te jedne, na jedno działo L3 pokazywałem właśnie przed chwilą, które
i na nie uzbieramy sobie, a potem znowu ciśniemy w klocki. Bo chcę w końcu zrobić, żebym był naprawdę cały zielony, cały zielony. Dopiero potem bym eksperymentował bardziej z tymi. A ten to się ślizga tak jak ja wcześniej. No ja jeszcze nie ślizgam na szczęście. Na szczęście już się nie ślizgam. I uwaga, zostaje tutaj. O, ten to sobie pierdzielno działo, skurczybyk. Ten to ma działko, no. Szmato. Szmato. Kur, dobra. Fuck. Stary. Ale nim zarzuciło. Sorry, moja wina, przepraszam. Ja pierdzielę, muszę ostrożnie jeździć. Muszę ostrożnie jeździć. Powiedział Kungu i wpadł na kamień. Dawaj tego, zniszczę go. Szmato mi się. Ach, cholera, no zniszczył mi go. Co za szmata, jak się wpieprzył tak, że. Tak, że mi zablokował w ogóle możliwość strzelania do niego. Wow, fuck. Klatki spadają. Ja tutaj. O nie. Nie, nie. Dobra. Jakoś cisnę. Nie! Nie! Nie zgadzam się. O-o. Mam wyłączony czat nadal. Cholera, zapomniałem. To zajebiście. Tutaj. Fuck. Pomocy. Pomocy. O, skurczybyk, ale ma. Ale ma wóz. Ale ma wóz skubany. I on ma drugi tier. Jakim cudem? Słyszę pikanie. Dobra. Zdążę na 100%. Zdążę. I git. To mi się podoba w takim razie. Takie czekanie. O, już mam 39 punktów. Fajnie. Więc sobie to odblokujemy. Tutaj, 39, oczywiście, research complete. O, dobra, jestem w bitwie. Zajebiście, mamy odblokowane działko. Na razie jeszcze nie wiem, ile ono kosztuje, ani nic, bo po prostu dopiero je odblokowałem, a nie miałem już po prostu czasu, żeby wejść do tego marketu i sprawdzić cenę. No, tak jak już wiecie, takie ustawienie wolę, gdy ja jestem w lepszych, ani w tych gorszych. No ale może kiedyś mi się trafi. Może kiedyś mi się trafi. Jak w końcu dobiję ten trzeci albo czwarty tier, no. No nieważne. No nieważne. W każdym razie lecimy. Teraz już tutaj. Jedzie ktoś tam za nami. Całkiem spora liczba osób za nami jedzie. Ale to nie zmienia faktu, że ja tutaj się położymy. Postawię się tu. I koniec. I ja tutaj stoję. I ja się nie ruszam. Ten se tam jedzie. O cholera, ten się tam wpieprzył w ogóle od drugiej strony jakiś typo. To jedziemy! Jedziemy! Racja, bo przecież oni są tutaj mniejsi, mniejsza, mniejsz... Kurde. Jest ich mniej, dużo mniej niż nas. Więc po prostu mamy przewagę, nie? Znaczy przewagę... No to jest wyrównana bitwa, no nie można powiedzieć, że... O fuck! Sorry. Ale, kurde... No jak tak nagle cofasz, nie dajesz żadnego znaku, że cofasz, no to czego by się tu spodziewać? O, fuck. Fuck. Fuck! Fuck! Nic mu kompletnie nie robię. Fuck, no dupa. To miała być dobra, fajna runda i co, znowu gówno wyszło. Znowu gówno wyszło, tyle wam powiem. Wow, 95 punktów, zarobiłem tyle pieniędzy, po prostu. Ach, tyle pieniędzy. 2 i 8 tysięcy, 4! 4 i pół tysiąca, OMG shit. Dlaczego ja to kupiłem? Jakbym zobaczył to, to już bym się zesrał.
O matko, wydałem te research pointy. No ale w sumie na co bym wydał te research pointy? No umówmy się. Na co ja bym je wydał? No właśnie. Więc dobra, trudno. 4 i 6 tysiąca. Nie wiem, czy mi się uda to uzbierać. Na pewno nie w tym odcinku, bo po tej bitwie już kończymy. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że znowu w ostatniej bitwie pójdzie mi najlepiej. Kogoś zabiję, w ogóle kogokolwiek. Chociaż nie, no w tym odcinku nie było aż tak źle. To nie było tak, że nikogo nie zabiłem. No ale mógłbym zabić więcej osób, nie? A chciałbym zabić więcej osób, więc no trudno powiedzieć tutaj. No ale dobra. Po prostu jedziemy. Czasem się gubię po prostu już w tym komentarzu, bo nie chcę zostawiać pustych jakby tych sekund, ale chyba będę musiał tak zacząć robić. Jak myślicie o tym? Myślicie, że zostawiać puste sekundy, czy gadać głupoty tak jak gadam teraz? Bo czasem wydaje mi się, że te głupoty są tak głupie, że nie ma sensu ich wypowiadać. I lepiej po prostu, żeby była cisza, chociaż wiadomo, że najlepiej, żebym powiedział w tym czasie coś mądrego, ale no cóż. Czasem wychodzi tak, a nie inaczej. Nie będę jechał, albo dobra, pojadę górą. Pojedziemy tam do ich bazy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Przepraszam. Jadymy. W takim razie. O! Ja pierniczę, jak się przestraszyłem, ludzie, nie róbcie tak, proszę was. Znowu nie włączyłem czatu. Muszę zapamiętać, żeby włączyć czat. Bo cały czas zapominam. Raz wyłączyłem i potem chciałem włączyć, a teraz już nie mogę włączyć, bo jestem w bitwie. Zawsze jak chcę coś albo... Fuck! Oż ty w dupę, tego co się nie spodziewałem! No hono tu. No chodź tu, chodź, dawaj. Zniszczę cię! Cholera, on ma lepsze działa, bo ma lepszy zasięg. Już widzę, że ma lepsze działa. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobrze, że mam obrotowe. O, już nie mam obrotowego. O, fuck, no to jestem w dupie. Yeah! Ja go zabiłem. To pięknie. O, ten to się tak śmiesznie się zrobił. To nie jest jakiś... O, no, ty ziom... Plecy, plecy, plecy! O, ale nas zrobili, cholera. No źle, ale przynajmniej kogoś zabiłem. I dobra, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, bo to by było na tyle w tym odcinku. I komentujcie, subskrybujcie i... Już chciałem tak żółty magiczny guziczek, ale nie, to nie to. To nie ten kanał. W każdym razie, wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!